Pani Kingo, proszę opowiedzieć o swojej roli tutaj w serialu. W kogo się pani wciela? Ja wcielam się w rolę Bronisławy Winnej, która wraz z Romanem Gancarczykiem, moim mężem filmowym Antonim, jesteśmy nestorami tego rodu, rodu Winnych. Dzisiaj ostatni dzień zdjęciowy pierwszego sezonu. Jak pani wspomina tę pracę? Co się tutaj wydarzyło takiego? No, wydarzyło się bardzo wiele, bo to prawie bez dwóch dni, 90 dni zdjęciowych, więc kawał życia, kawał czasu, wielki wysiłek ze strony całej ekipy filmowej, bo to jest każdego dnia kilkanaście godzin zdjęciowych przy aurze, która akurat powiedziałabym, że nam sprzyjała, bo było bardzo ciepło i mało tych dni takich, których aktorzy nie lubią, czyli wtedy, kiedy marzną o świcie, ale jeździliśmy po Polsce w poszukiwaniu przepięknych krajobrazów, takich domów z epoki i z miejsc, o których opowiadamy. Byliśmy i w Skansenie w Sierpcu, w Skansenie w Radomiu, jeździliśmy tutaj dookoła Warszawy, byliśmy i w Czerwińsku, i wielu naprawdę przepięknych miejsc związanych z czasami, o których opowiadamy, z ich architekturą. Proszę powiedzieć o stuleciu Winnych, bo na takiej pierwszej warstwie jest to opowieść o rodzinie Winnych, ale ja mam wrażenie, że tak naprawdę jest to opowieść o Polsce i Polakach, która jest cały czas aktualna, chociaż gracie Państwo w kostiumach. To jest dobre stwierdzenie? Wie Pan co, to jest saga, czyli opowieść o namiętnościach, emocjach i o bardzo dramatycznym życiu przez 100 lat jednej rodziny. Oczywiście ta historia związana jest z wsią, związana jest z różnymi wydarzeniami historycznymi, które były udziałem Polaków i od tego jakby nie chcemy absolutnie uciekać. Natomiast ja nie chciałabym połączyć stulecia Winnych ze stuleciem niepodległości, bo o tym nie jest to opowieść. To nie chciałabym powiedzieć, że ona jest dużo bardziej obyczajowa, ale na pewno nie jest to serial dla mnie historyczny, tylko to jest opowieść o ludziach, no taka bardzo gęsta, esencjonalna, w tym sensie jakby naszym pierwowzorem do tworzenia tych bohaterów i tej opowieści dużo bardziej byliby pewnie chłopi, czy nie wiem, Boża Podszewka, niż seriale takie stricte historyczne. Tych seriali powstaje teraz dużo, ale one są takimi serialami, które troszkę dotykają naszej historii, a troszkę dotykają takiego stylu glamour. I my chyba nie chcielibyśmy takiej opowieści. Wydaje mi się, że to jest bardzo krwista opowieść o tej Bronisławie, o Antonim, o ich czwórce dzieci. Przechodzimy z nimi przez pierwszą wojnę i tak naprawdę ten pierwszy sezon kończymy na wybuchu II wojny światowej. To są takie opowieści. Ktoś się w kimś kocha, ktoś ginie, walczy o życie, walczy o jedzenie dla swojej rodziny, o przetrwanie. W tym sensie był to kawałek naszej historii i zupełnie nie ma powodu, żeby od tego uciekać, ale chyba nie ta historia jest tutaj najważniejsza. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po stuleciu Winnych? Przepięknych zdjęć. Naprawdę. Odpowiada za nie Witek Płóciennik, wybitny operator i myślę, że to jest ogromny oddech tego, do czego jesteśmy tak naprawdę przyzwyczajeni, czyli zamykamy się w wybudowanych halach, studiach, które oddają różne fragmenty różne fragmenty scenograficzne w takich serialach. My jednak kręciliśmy to w większości wnętrz i plenerów prawdziwych po prostu. I to jest bardzo ważne, bo to daje oddech z zupełnie innej perspektywy. To, co jest dla nas pewnie niewygodą dla aktorów, ale robi ogromne potem wrażenie w zdjęciach i w serialu.
czyli granie, czego aktorzy naprawdę nie lubią, granie z dziećmi i ze zwierzętami. Zwierząt u nas bez liku, bo miejscem akcji jest wieś. Dzieci u nas bez liku i tych małych, i rzeczywiście myślę, że to będzie ogromny walor, że my przemierzamy historię tych 20 paru pierwszych lat z dziećmi, poczynając od dzieci dwutygodniowych, przez dzieci dwumiesięczne, trzyletnie. Ja się śmieję, że nasz dzień zdjęciowy był często, gęsto dostosowany do rytmu trzylatków, bo to przez pierwsze parę odcinków grają z nami no świetne młode aktorki, ale mające mniej więcej 3-3,5, więc na przykład w trakcie zdjęć zasypiały i musieliśmy robić taką godzinną przerwę, w których staraliśmy się kręcić inne sceny, a dzieci spały, ale no mieliśmy prawdziwy rytm życia dziecka, to na pewno, i to jest duża atrakcja. Ja mogę powiedzieć tylko o swoich wspaniałych kolegach aktorach, że dla mnie stworzyli bardzo barwnych bohaterów, przepięknie zagrali, bo to też świetny tekst, naprawdę tekst, który nadaje się na taką opowieść filmową.